Białoruś, wyroki aresztu dla opozycjoniści i dziennikarzy Białoruś, sąd zdecydował w sprawie członków Rady Koordynacyjnej i dziennikarzy. Członkowie prezydium opozycyjnej Białoruskiej Rady Koordynacyjnej Wolaha Kawalkawa i Siarhiej Deleuski zostali skazani na kolejne 15 dni aresztu. Wyroki 10 dni aresztu zapadły wobec dwóch dziennikarzy, poinformowało w czwartek Radio Swoboda. Kawalkawa i Deleuski zostali uznani za winnych udziału w nielegalnej imprezie masowej. W przypadku Kawalkawej chodzi o miting 23 sierpnia przy hotelu Planeta, zaś w przypadku Deleuskiego, o protest w mińskiej fabryce traktorów. Obojgu w czwartek kończył się wyrok 10 dni aresztu, orzeczony 25 sierpnia za organizowanie nielegalnego zgromadzenia. Kawalkawa oświadczyła w sądzie, że jest źle traktowana. To, co się ze mną dzieje, to po prostu tortury. Przez kilka nie spałam normalnie, dziś w nocy spałam tylko godzinę. Bardzo mnie boli brzuch, nie mogę siedzieć. Potrzebuję pomocy lekarskiej, oznajmiła. Dziennikarze telewizyjni Dzianis Dudziński i Dmitry Kachno zostali natomiast skazani na 10 dni aresztu na udział w nielegalnej akcji. Rozprawa Dudzińskiego odbyła się pod nieobecność obrońców w sądzie dzielnicy Pierwszomajskiej Mińska. Jego adwokaci powiedzieli Radiu Swoboda, że czekali na Dudzińskiego w sądzie dzielnicy centralnej, gdzie, jak powiedziano jego żonie, miała się odbyć rozprawa. Dudziński i Kachno stracili pracę w państwowej telewizji, gdy wypowiedzieli się przeciw stosowaniu przemocy przez służby bezpieczeństwa wobec pokojowych demonstrantów.